Proszę popatrzeć. O rok starszy Graber. Identyczny wzrost. Za 8 krąg o 4 cm większy Grabera. On jest faworytem tej walki. Ja natomiast ciekaw jestem Grabera, bo dużo dobrego o nim słyszałem, nigdy go nie widziałem w akcji. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że jest bardzo precyzyjny. Nie marnuje zbyt dużo czasu. Tutaj w tej rundzie trafił już mocnym prawym hakiem na dół. Przed chwilą również lewym. Dwa razy trafił lewym sierpowym. I mocny lewy hak. I potem poprawka prawy sierpowy na górę Grabera. Jeszcze jeden kolejny lewy hak poprawia to. Ponawia sekwencję. Nawet powiem szczerze, że rzadko zdarza się w boksie niebieskim, żeby mistrz, szczególnie w tak młodym wieku, tak umiejętnie atakował korpus przeciwnika. Balansuje tułowiem. Ale szybki. No, przyspieszenie. No, szczególnie w półdystansie widać, jaka to jest różnica szybkości składania ciosów w kombinację. Też reguła jest troszeczkę takim zawodnikiem, który walczy, potrafi walczyć w jeden sposób, atak i do przodu, natomiast no, ma problem, że tutaj jest w tych wymianach w dystansie wolniejszy i słabszy od Grabera. No, w każdym elemencie bokserskim tutaj lepszy jest Graber. Ale ja naprawdę... Za każdym razem na każdej gali boksu zawodowego poza tym jestem zachwycony, pomyślałem, żeby łączyć z tym boksem olimpijskim, bo to są naprawdę fajne walki i takie z jednej strony dające nadzieję, bo pokazuje, jak dużo potrafią chłopcy, którzy mają po 16, 17, 18 lat, a z drugiej strony oni naprawdę dają z siebie wszystko. No i efektowna wymiana na koniec tego pojedynku, gdzie zwycięzca też jest już pewny. Zwycięzcą tego pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje Mateusz Graber. Kolejne zwycięstwo Mateusza Grabera.